Śląska koszykówka młodzieżowa, pan chyba jest menadżerem zespołu Jakuza z Dąbrowy. Przede wszystkim gratuluję awansu, bo pierwszy jesteś Beniaminkiem i od razu pierwsza czwórka, nie? Skąd się wzięła nazwa Jakuza? A ja nie wiem, to brat wymyślił. Bo brat wymyślił. Ten, co jest, kapitan drużyny. Tak, kapitan drużyny, bo ale sam... podobno Jakuza to jest rodzaj mafii w Japonii. Tak. Dąbrowa mafia można też tak kojarzyć. Z pana też kawał chłopa. Krótko, co się dzieje z wami? Do tej pory im przegrali się w rozrywkach meczu, a tutaj finał, ten najważniejszy mecz chyba mecz. I 50-18. Ale jeszcze nie skończył się mecz. Jeszcze się nie skończył, jest pan dobry myśli. Druga połowa jest nasza. Chłopcy się obudzą, nie, czas niezmierzony, czyli tylko dobrze bronić, skutecznie trafiać i nadgonimy. Jest jeszcze ktoś z ławki, który może wyjść i po prostu napędzić ten motor jeszcze bardziej? Jest, Malina. Niech mi pan powie, bo ja nie znam, ja siedzę w koszykówce w rejonie młodzieżowej, nie znam, skąd się wziął w ogóle ten zespół, czy ma pan chłopaków grających na co dzień w koszykówkę? No mamy. Są. Ale też są czyści amatorzy. Też taka mieszanka. Jak wam się podoba tutaj nasze tyletnie? Bardzo fajnie, miłe zaskoczenie. Przystąpicie do Ralku? Jest też era amatorska, kończy się letnia, już teraz, a za miesiąc już zaczyna się Ralek, nie? No tak, zobaczymy sobie. Tylko duża konkurencja, trzeba pierwej walczyć, żeby się dostać w ogóle do drugiej ligi, będą mecze barażowe. Z Dąbrowy już nie ma daleko, teraz jest dobre połączenie, nie? Średnicówka do Katowic. Ja życzę sukcesu w tym meczu, może się uda, choć powiem, że faworytami są jednak drużyna o bardzo tajemniczej nazwie, bronią tytułu mistrzowskiego. A potem chyba wy się spotykacie, panie Jurczyński, o trzecie miejsce, bo pan tutaj prezes mówi, że jednak nie, że jednak oni ten mecz wygrają. No to są tylko dwie opcje. Poczekamy jeszcze, jesteście do końca z nami. Dwie opcje, ja wygram na pewno lepiej.